Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. Celem dzisiejszej wycieczki jest skalne miasto Adrspach. Jestem już na parkingu. Wanik zaparkował. Parkingi są tutaj tylko takie płatne. Zaraz wam napiszę, pojawi się informacja, ile taki parking kosztuje. I ruszamy zwiedzać. Jesteśmy już przy wejściu. Tutaj mamy cennik. Wejście do skalnego miasta kosztuje 180 koron, to jest jakieś 22-3 zł. Tutaj mamy pokazaną całą trasę. Jesteśmy teraz nad tym pięknym jeziorkiem. Bardzo przejrzysta woda. Idziemy zwiedzać. Cała wędrówka zielonym szlakiem, jedynym tutaj, jeszcze tam oddzielna trasa jest żółtym dalej. Odbywa się po płaskim terenie, nie wspinamy się. Jeżeli chodzi o to, czy warto tu przyjechać, na pewno warto. Te skałki na żywo robią duże wrażenie, ale gdybym miał zrobić ranking z tych trzech miejsc w Górach Stołowych, jeżeli chodzi o jeszcze Błędne Skały i Szczeliniec, to chyba to miejsce trafiłoby na koniec tego rankingu. Myślę, że Błędne Skały numer jeden, fajnie się tam przyciska przez te różne szczeliny. Szczeliniec też fajna wędrówka, niezbyt długa, dłużej szło się z dolnego parkingu pod Błędnymi Skałami do Błędnych Skał.
A tutaj taka trasa spacerowa, można powiedzieć, dla rodzin z moimi dziećmi, czy wręcz bym powiedział emerytów. Także żeby nie zabrzmiało to tak, że nie warto tutaj przyjeżdżać, na pewno warto przyjechać. Robią wrażenie te skałki. Oczywiście bez obrazy dla emerytów, bo oczywiście wielu emerytów ma dobrą formę, ale wiecie, o co chodzi. I oczywiście w tym miejscu chciałem przypomnieć o łapkach w górę. Wiem, że nudzę na każdym filmie, ale jednak ma to duże znaczenie. A jakie jest wasze zdanie na temat tego miejsca, na temat skalnego miasta? Możecie dać znać w komentarzu. I w tym miejscu mamy kolejną atrakcję. Można przepłynąć się taką łódką po jeziorze. Jednak trzeba mieć czeskie korony. Na co ja się nie przygotowałem, bo wpadłem tutaj dosłownie na chwilę. I tutaj dalej idziemy na wodospad. Wielki wodospad. Czyli w tym miejscu odbija się na wodospad, a tutaj wracamy teraz drugą stroną, robimy taką pętelkę. Tu mamy wejście, idziemy dookoła, a to jest ten żółty szlak, gdzie jest to jezioro, ale przypuszczam, że nie można płacić kartą z tego względu, że nie ma tutaj zasięgu. Tutaj mamy ciekawą informację. To zdjęcie zostało wykonane w 1890 roku. Zobaczcie, jaki ten głaz był wielki. I kiedy usunięto tą barierkę i na ten głaz, który jest z Piaskowca, mogli wchodzić turyści, zaczął on ulegać erozji. Jest taka złota myśl na końcu. Pomyśl, nawet kamień nie jest wieczny.
Mamy tutaj taki punkt widokowy z zapisem skał, nazw tych skał, które tutaj widzimy. Na początku miałem, że cały czas idzie się po płaskim. Trochę schodków jest jednak później, ale nie jest źle. Jak sama nazwa mówi, szlak zielony. Ta szczelina miejscami ma 50 cm tylko. Daje fajne echo. Echo! I wychodzimy na otwartą przestrzeń. I przy wyjściu można kupić na przykład magnesy, można płacić także w złotówkach. Są takie zestawy piw regionalnych, a nawet nalewka, konopna tutaj wódka. Nalewka. To jest lepsza. O. Kopię THC. Mhm. Jest? Jest okej. Okay. Mhm. Dziękuję. No wiem, że pan nie, bo to jest panem. Tu mamy tutaj taką gospodę. Można zjeść obiadek i kupić te trzy paki piwa. Tutaj jest ono tańsze, ponieważ tutaj kosztuje ono 90 koron, czyli jak tam pisało 18 zł. Na szczęście zauważyłem to wcześniej i nie kupowałem tego piwa zaraz przy wyjściu z wyskalnego miasta. Także myślę, że jest to cenna informacja. Zobaczcie, tutaj mają ciekawego. Kofola Original. Oczywiście zamówiłem gulasz z jadlikami, bo co innego mógłbym zjeść na obiad, będąc w Czechach. Kofola smakuje pysznie, z piwką też już zakupione. Taki obiadek 26 zł, 155 koron. Także cena naprawdę atrakcyjna. Warto zajść tutaj do skalnego hotelu, do skalnej restauracji, w skalnym hotelu, żeby coś przegryźć. I najdrożej z tego wychodzi parking. Jesteśmy w tym środkowym sezonie. Osobówki 200 koron i niestety 450 koron busiki. 200 koron. Możemy płacić kartą. Podsumowując, skalne miasto. Atrakcja warta zobaczenia, tym bardziej, że znajduje się blisko polskiej granicy, blisko trasy S3. Cena biletu 23 zł, naprawdę zachęcająca. Obejście całego zielonego szlaku z zaglądaniem w każdy zaułek,
z robieniem zdjęć. Zajęła niecałe półtorej godziny. Trasa jest raczej spacerowa, łatwa, jak sama nazwa mówi, zielony szlak. Miejscami mamy trochę schodków, ale nie jest ich zbyt wiele. Mi się podobało. Zachęcam Was do odwiedzin tego miejsca. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.